Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, popularyzator nauki, analityk megatrendów, a także redaktor portalu Nauka o Klimacie jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień Dzień dobry, dobry. Panie Marcinie, witam bardzo serdecznie. No, przygotowujemy się na niezwykle ciekawą rozmowę, zwłaszcza potem jak przejrzałem Pańską książkę sprzed kilku lat. Być może Państwo też znają tę książkę. No, jeszcze nie powiem tytułu, ale na okładce taka olbrzymia, olbrzymia skała. Z przepaścią oczywiście. Na tej skale stoi malutki człowiek, prawie niewidoczny na tej okładce, z niewiele większą od niego drabinką, taką skromną. No i patrzy tam w dół. Kiedy pan to napisał? To już ponad 8 lat temu chyba, prawda? No, 2011, wydany w 2012 roku. Tytuł tej książki Ziemia na rozdrożu chyba, tak? Czy świat na rozdrożu? Świat na rozdrożu. Świat na rozdrożu. Właśnie. Czy przez tę dekadę zmieniły się jakoś nasze proporcje w stosunku do tej drabinki, w stosunku do tej skały i samego człowieka, czy nie bardzo? No, mamy wiele wyzwań, tak, i z punktu widzenia zasobów, i z punktu widzenia środowiska, klimatu, wymierania gatunków. No, generalnie fundament wyzwania polega na tym, że mamy tendencję do zwiększania na skali naszej gospodarki, czyli PKB ma rosnąć, mamy produkować coraz więcej, zabudowujemy... Kupować. Tak, coraz więcej pól, coraz więcej infrastruktury, coraz więcej miast. W związku z tym no, ziemia nie jest z gumy, więc coraz mniej lasów, coraz mniej naturalnych ekosystemów, plastiku coraz więcej przelotów dotychczas było. No, zmiana klimatu postępuje coraz wyraźniej. Więc powiedziałem tak, parę rzeczy się zmieniło, parę nie. Ciągle mamy... A co się zmieniło na lepsze? Co się zmieniło na lepsze? Bo świadomość, powiedziałbym. Z tej diagnozy sprzed 8 lat zacząć... Powoli przynajmniej weryfikować. No tak, jak pisałem książkę 10 lat temu, to temat granic wzrostu, zagrożenia klimatycznego, wymierania gatunków, smogu, wyczerpywania zasobów był gdzieś tam. No jakieś ekooszołomy się tym zajmowały, jacyś naukowcy pisali sobie jakieś raporty, ale granie w poważnym świecie polityki czy dużych mediów, to za bardzo nikt się specjalnie nie interesował. Widać, jak to się zmieniło. I na świecie, i w Europie, i w Polsce też, na przykład polski węgiel, tak, i kwestia ochrony klimatu, tak jeszcze nawet nie 10 lat temu, a jeszcze 3 lata temu, tak jak w mediach mówiono ile o klimacie, czy o konieczności transformacji energetycznej. No na pewno pan wie, panie redaktor, za dużo się nie mówiło. Teraz w zasadzie prawie wszystkie siły polityczne, PiS, który się jeszcze najbardziej można powiedzieć, że trzyma węgla, też już nie jest monolitem węglowym, też tam bardzo wielu ludzi młodych. No nie wiem, Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia paryskiego, do nas tam zmiany klimatyczne specjalnie nie wierzy. Dobra, zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. To też bardzo ciekawy przypadek, bo wiemy, jak prezydent Trump podchodzi do paliw kopalnych, generalnie bardzo je wspiera, jest z nimi powiązany na wiele sposobów i ochrona klimatu, wiadomo, jest, no, wymaga odchodzenia od paliw kopalnych. Przy czym prezydent Trump też odnośnie reakcji na pandemię i na zmianę klimatu, no, prezentuje skrajnie antynaukowe stanowisko. Czyli naukowcy coś tam sobie mówią, a on mówi swoje, niekoniecznie w zgodzie z stanowiskiem środowiska naukowego. No i widać, że Ameryka zbiera owoce tego. Tak, z punktu widzenia pandemii koronawirusa, to mam teraz 150 tysięcy zgonów już w Ameryce w ciągu kilku miesięcy. Dla porównania, wie pan, ilu Amerykanów zginęło w wojnie w Wietnamie? Ilu? 60 tysięcy. W ciągu kilku miesięcy mamy 2,5 razy więcej zgonów w Ameryce na koronawirusa niż wszystkich ofiar wojny takie w Wietnamie. Statystyki, oczywiście takie statystyki też potrafią robić różne psikusy. Znaczy ludzie generalnie to widzą, że prezydent ilość Trump... śmierci na drodze po prostu pod kołami samochodów, to też pewnie ta ilość byłaby zaskakująca dla nas. Tak, chociaż to jest jakby osobny wątek. Ale oczywiście, jak się dowiadujemy, jakie jest zagrożenie, na przykład z samochodami podejmujemy działania, tak? Mamy przepisy ruchu drogowego, wprowadzamy zmiany w samochodach, w organizacji ruchu, więc oczywiście jak do społeczeństwa dociera, że faktycznie ryzyka są daleko posunięte, to jesteśmy skłonni zainwestować duże środki w zapobieganie temu zagrożeniu. Ale to rzeczywiście jest duża zmiana, jeśli jest tak, jak pan istotnie mówi. Ja jeszcze przejdę do Stanu, bo tam poruszył wątek administracji prezydenta Trumpa. Powiedziałem tak... Nastawienie prezydenta Trumpa do kwestii środowiska, zasobów, wiem jak on likwiduje przepisy ochrony środowiska, jak ogranicza działalność amerykańskiej agencji ochrony środowiska i tak dalej. Generalnie powiedziałem tak, gdyby u władzy byli umiarkowani prezydenci, na przykład wygrała Hillary Clinton, pewnie polityka była kontynuacją polityki prezydenta Obamy, na przykład ochrony klimatu, coś tam by robiono, ale tak niewystarczająco. Prezydent Trump powiedział, że tak bardzo przegiął w tym temacie, że przypuszczam, że gdyby nie Trump i jego antyklimatyczna polityka, to w Ameryce nie pojawiła się koncepcja Green New Deal.
I teraz, którą włączył do swojej kampanii, do swoich planów, kandydat demokratów John Biden, który wyraźnie prowadzi w sondażach. Powiedziałem dalej, gdyby nie amerykański Green New Deal... Można powiedzieć, że prezydent Donald Trump pomógł tej sprawie, tak bardzo przeginając strunę w drugą stronę. Powiedziałem, że tak. I gdyby nie amerykański Green New Deal i nie, za przeproszeniem, wkurw społeczeństwa na to, co się dzieje, i młodzi ludzie wychodzący na ulicę mówiąc: OK, boomer, co wy sobie w ogóle myślicie, że macie fajną imprezę na paliwach kopalnych, a my będziemy płacić rachunek i mówicie nam to prosto w oczy. Jest olbrzymi ruch młodych ludzi, którzy milionami wyszli na ulicę. To wszystko spowodowało radykalną zmianę i w świecie mediów, i w świecie polityki. Nawet nie mówię, że w Polsce, bo w Polsce to w zasadzie wszystkie partie oprócz PiS-u jednoznacznie odpowiedziały za szybkim odchodzeniem od węgla. Nawet w PiS-ie już widać, że bardzo silne głosy są, żeby to robić. Zresztą jest wiele względów, żeby to robić. Nie tylko ochrona klimatu, smog, ale też olbrzymia deficytowość polskiego górnictwa, które górnictwo głębinowe konkuruje z odkrywkami gdzieś w Kolumbii, Mozambiku czy Australii, gdzie wydobywa się 10 razy więcej węgla na głowę, dużo wydajniej. To jakby wiele względów wskazuje, że powinniśmy zmieniać kurs w Europie. Chyba punktem zwrotnym były zeszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy spodziewali się brunatnej fali nacjonalistycznej, a przyszła zielona fala. Nagle się okazało, że zieloni i liberałowie z ALDE, którzy też z dekarbonizacją gospodarki, stali się języczkiem uwagi. I bez nich nie da się wybrać Komisji Europejskiej, nie da się nic przegłosować. W Niemczech, to jest też ciekawa historia, w wyborach do Parlamentu Europejskiego SPD zostało wypchnięte z drugiego miejsca przez zielonych. A w sondażu powyborczym zieloni znaleźli się na pierwszym miejscu przed CDU Angeli Merkel. I teraz wiadomo, że politycy to są ludzie, którzy patrzą, zamawiają sondaże, patrzą, co wyborcy chcą usłyszeć, no i za chwilę to mówią. I tak, Niemcy niby chciały chronić ten klimat, no ale jednocześnie chciały dbać o swój przemysł motoryzacyjny, te wielkie terenówki, swój węgiel brunatny broniły, ale raptem 2-3 tygodnie minęły po wyborach parlamentarnych i Angela Merkel, patrząc na głos wyborców, stwierdziła: popieramy dekarbonizację. Więc zmieniła świadomość społeczna i zmieniły się też i w świecie mediów, i polityki, i widać, że odchodzenie od paliw kopalnych, transformacja energetyczna, oszczędzanie zasobów stały się teraz najważniejszymi punktami wręcz na agendzie politycznej. Czyli, a w Polsce jest taki wkurw, o którym Pan mówił przed chwilą, czy w Polsce takiego wkurwu jeszcze nie ma? Pytam dlatego, że retoryka polityczna ze strony naszych polityków, ja nie zamierzałem na razie o politykę Pana pytać, samo wyszło po prostu, jest taka, że my w tym węglu mamy być zakochani. No dokładnie pamiętamy, co mówił prezydent Andrzej Duda, znowu ponownie wybrany na ten tak, urząd. Odchodzenie paliw kopalnych staje się globalnym megatrendem z wielu względów. I trudno się kopać z megatrendami w naszym polskim grajdołku. My uwielbiamy kopać się z megatrendami, panie Marcinie. No tak, ale wiemy, jakie z tego są efekty, tak? No, dobrze się na tym nie wychodzi. Na negowaniu nauki też nie. Tak samo i z pandemią, i z ochroną klimatu, i z wieloma innymi czynnikami, ze smogiem, to można długo wymieniać. Ale teraz już się dyskutuje, czy i z obowiązującego padają daty zamykania górnictwa lata 30, lata 50, może 2060, ale to już wszyscy wiedzą, że to jest generalnie przegięcie. I to jest wiele czynników, nie tylko ochrona klimatu, no ale też czynniki ekonomiczne i polityka energetyczna Unii Europejskiej, w której jesteśmy. I widać, że na kraju już nasze elektrownie węglowe produkują najdroższy prąd w Europie, co zabija konkurencyjność naszej gospodarki innowacyjnej. Jasne. I to jest jeden z tych dobrych trendów, które od czasu, kiedy Pan 10 lat temu prawie pisał tę książkę, się pojawiły. I to jest dobra wiadomość. Czy coś jeszcze? No pandemia nauczyła nas, żeby słuchać głosu nauki bardziej, bo naukowcy ostrzegali wielokrotnie przed możliwością wybuchu pandemii, mówili, gdzie ona będzie miała swoje źródło, że te choroby, wirusy przechodzą na nas od dzikich zwierząt, że częstotliwość tego przechodzenia rośnie, mieliśmy SARS, MERS, Ebolę i jeszcze na przykład we wrześniu zeszłego roku został opublikowany raport World at Risk, gdzie dokładnie jest opisane, co może nastąpić. W zasadzie powiedziałem, że to nastąpiło kilka miesięcy później. Jasne, no nikt temu nie wierzył. Nikt temu nie wierzył. Mało tego, do dzisiaj jeszcze, jeśli się tak szeroko popatrzy na publikacje poświęcone pandemii, czy nawet na pomysły polityków z różnych krajów, ja nie mówię tylko o Polsce, to ciągle tu nie ma spójności i ciągle fruwają też w powietrzu jakieś, i znowu powrócę do Donalda Trumpa, no to jest najłatwiejszy przykład, bo on jest bardzo wyrazisty, kompletnie nienaukowe teorie na ten temat. No oczywiście, ale to już wyborcy widzą, że słuchanie głosu nauki po prostu się opłaca, że podjęcie tych działań byłoby już abstrahując od kwestii etycznych, od kwestii wylesiania bioróżnorodności, od tego, co się dzieje na tych mokrych targowiskach, gdzie zwierzęta są trzymane w koszmarnych warunkach, gdzie są zabijane na miejscu. To po prostu jak się policzy jakby korzyści ekonomiczne z tego, że mamy to zagrożenie wirusem, także mamy te mokre targowiska, mamy wylesianie w hotspotach biologicznych,
a po drugiej stronie położymy straty, jakie mamy, tak czysto gospodarczo, merkantylnie, które teraz idą, nie wiem, w rzędu 10 tysięcy miliardów dolarów, już się szacuje, tak, 10 bilionów dolarów, już straty gospodarki światowe, trzeba ratować ludzi, bezrobocie, firmy, katastrofa po prostu. I pojawiły się opracowania mówiące, że podjęcie działań zapobiegawczych kosztowałoby jakieś 2% tego, tak, ale jakie ponosimy straty. I ludzie zauważają to, że powinniśmy słuchać głosu nauki najpierw, zanim dojdzie do katastrofy, bo później... Panie Marcinie, ale ja chcę panu właśnie w tym momencie przerwać, bo ja bym chciał, żeby tak było. Umówmy się, że to byłaby idealna sytuacja. Ludzie chcą słuchać głosu nauki. Ale ja mam takie wrażenie, chciałbym się mylić i mam nadzieję, że pan mi to z głowy wybije i jakoś uargumentuje, że to wcale nie jest tak, że dzisiaj ludzie patrzą i widzą, o, dzieje się źle, znaczy jednak powróćmy do nauki, to co nam się wydawało, to jest nieprawidłowe, trzeba posłuchać tego, co jest oparte na dowodach i tak dalej. Dzisiaj wcale tak nie jest, kiedy czyta się najprzeróżniejsze wydawnictwa paranaukowe, nawet nie wiem, czy w ogóle powinienem używać słowa naukowe. Fake newsy i tak dalej. Teorie spiskowe, etc., etc. Dzisiaj na Facebooku pański autorytet jako popularyzatora nauki, czy w ogóle naukowca, jest zrównany z autorytetem kogoś, kto po prostu ma jakieś zdanie na ten temat. Kto to jest ten Popkiewicz? Co ten, a skąd on w ogóle wie? Popkiewicz na pewno dostaje kasę od tego i koniec. I to jest, znaczy nie ma tutaj, przepraszam za ten przydługi wywód, nie ma tutaj, no nie ma tutaj hierarchii tych spraw. To wszystko jest w mediach społecznościowych traktowane porówno. Więc ja nie widzę tego tak optymistycznie jak pan. No, słucham. To nie jest zero-jedynkowo oczywiście. Będą teorie spiskowe i wiadomo, że sieci społecznościowe temu sprzyjają, że ludzie są zamknięci w swoich silosach potwierdzających ich opinie. Mówię o pewnym trendzie, bo siedzę w temacie kilkanaście lat. Zajmuję się kwestiami zasobów, paliw kopalnych, klimatu i widzę, jak było 10-5 lat temu, jak jest obecnie. I widzę jednak prawdziwą, dobrą zmianę w tym zakresie. I w mediach głównego nurtu i w mediach społecznościowych. Na przykład wejdziemy na portale o, nie wiem, o górnictwie, na przykład o zamykać kopalnie czy nie zamykać, to 5-10 lat temu, tak jak pan mówił, wszyscy mówili, Polska węgle na 200 lat stoi, będziemy fedrować. A teraz jak pan spojrzy na artykuły, jakie tam są komentarze, ludzie uświadomili sobie, że dopłacamy do tego ciężkie miliardy. I utrzymuje się nasze górnictwo tylko dzięki dotacjom i zabieraniu tego z ich kieszeni. Jak patrzymy na politykę, nasza Polska, powiedziałem, że nadąża trochę za europejską w ogonie, ale w Europie, jak się patrzy na plan Zielonego Ładu, na przykład europejskiego, i nie tylko jakby od strony dekarbonizacji energetyki, ale też od strony ochrony bioróżnorodności, strategia właśnie ochrony bioróżnorodności, czy od pola do stołu, to diagnozy są wciąż bardzo celne, to co się dzieje. Więc to już trafia na poziom decyzji. Diagnozy. Ja powiedziałem tak. Tak, ale działania, które za tym idą, też nie jest tak, że my od razu zrobimy to, co należy. No niestety, może parafrazować Churchilla, który powiedział Amerykana bodajże, można liczyć na to, że zrobią to, co należy. Kiedyś wypróbują wszystkie inne opcje. I my trochę mamy podobnie jako ludzie. No, mamy tendencję do odkładania na jutro, zamiatania problemów pod dywan, że może wybuchnie nie za mojej kadencji i tak dalej. Problem w tym, że te problemy jak, nie wiem, ochrona klimatu, czy bioróżnorodności, czy walka ze smogiem, odkładaliśmy tak długo na jutro, no, że to jutro już nadeszło i po prostu nas, no... Pytałem kiedyś, tak? Pytałem kiedyś znajomego, wybitnego fizyka zresztą w Polsce. Powiedz, w jakim my tak naprawdę jesteśmy momencie, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, o ich nieodwracalność, o ich taki zdeterminowany, dramatyczny koniec. On powiedział, słuchaj, jesteśmy w takiej sytuacji, jakbyś położył szklankę na końcu stołu i tak ją delikatnie przesuwał. No, jeszcze może przesuniesz, ale tego nie jesteś pewien. Momentu, w którym ta szklanka runie ze stołu, ale w momencie, kiedy ona z tego stołu runie, nie ma już sytuacji... Bez dwóch zdań zbliżamy się do punktów krytycznych. Więc jak ta szklanka stoi na stole dzisiaj, w 2020? Naukowiec powiedziałby o kwestii prawdopodobieństw i tego się z wami powiedział, tak, jesteśmy w tej sytuacji, że ta szklanka no już częściowo jest poza krawędzią i do końca nie wiemy, gdzie są te punkty krytyczne. Więc zdajemy sobie sprawę, że te punkty krytyczne różne, destabilizacja wiecznej zmarzliny, zatrzymanie cyrkulacji oceanicznej, stepowienie Amazonii, rozpad lądolodów i gwałtowny wzrost poziomu morza mogą być bardzo blisko.
Mamy bardzo dużo niepewności, które oczywiście nie powinny być interpretowane tak, że skoro nie wiemy, to pewnie będzie najlepszy możliwy scenariusz. To raczej jest jak z podchodzeniem do ryzyk w ubezpieczeniu, tak, że nawet jak nie wiemy, że nasz dom się spali, to wykupujemy polisę, bo istnieje takie zagrożenie. No i kolejne badania pokazują, że te punkty krytyczne są coraz bliżej, więc ja powiedziałbym to tak niezbyt optymistycznie. Generalnie za długo zwlekaliśmy z działaniami, będzie boleć, dojdzie do różnych bardzo poważnych, nieprzyjemnych następstw. Teraz nie walczymy o to, żeby było idealnie, super dobrze, tylko żeby konsekwencje były mniej złe. Czyli walczymy, żeby było mniej źle, żeby po prostu była katastrofa klimatyczna, a nie katastrofalna katastrofa klimatyczna. A w skrajnej sytuacji, żeby nie było niczego. Co będzie źle? Znaczy, z czym się będziemy musieli rozstać? W naszym stylu życia, w naszych wartościach, w najbliższych, no powiedzmy 10, umówmy się, że za 10 lat napisze pan kolejną książkę pod tytułem Świat, trzy kropki na krawędzi bądź nie i co w tej książce będzie? Z czego będziemy się musieli, z czym się będziemy musieli rozstać? No tak, im bardziej podchodzimy do zarządzania ryzykiem odpowiedzialnie i planując, tym łatwiej jest dokonać zmiany i tym nie jest to bolesne. Tak jak z każdym zagrożeniem, z ryzykiem, tak? Z powodzią czy z czymkolwiek. Jeżeli udajemy, że problemu nie ma, jedziemy biznesem jak zwykle bezmyślnie, no to kiedy dochodzi do kryzysu, to on no jest katastrofą. Jeżeli się przygotujemy, zaplanujemy, to możemy przejść chociaż suchą stopą. No właśnie dlatego pytam, z czego będziemy musieli zrezygnować? Tak, ja sobie żyjemy nawet w Polsce w dość dużym komforcie takiej niższej, średniej klasy, w każdym razie średniej klasy. Nie jesteśmy biednym krajem, nie jesteśmy bardzo bogatym krajem, ale przecież cała Azja, Chiny, to są społeczeństwa aspirujące choćby do tego poziomu, w którym się cieszymy my. Tak. Spróbujmy sobie tylko wyobrazić, że oni będą chcieli w najbliższych latach tego, do czego myśmy się przyzwyczaili, do czego myśmy się już zdążyli przyzwyczaić i traktujemy jak powietrze. Oczywiście, jak szans na zahamowanie. A to co powiemy Chińczykom? Ograniczcie swoje ambicje. To jest prawda, jak w Indiach 200 milionów ludzi nie ma w ogóle dostępu do prądu, tak? To mamy im powiedzieć, że mają dalej siedzieć w tych ziemiankach. A właśnie. Ryżu. Oczywiście tego nie kupią, tak? Znaczy dobrze, spytał się pan o jakby co dalej. Może zakreślimy pewne dwa scenariusze, tak? Jako takie scenariusze dosyć skrajne. Zacznijmy od pesymistycznego, tak? Generalnie nadal udajemy, że coś robimy, nadal niektórzy nic nie robią. Kraje rozwijające się idą drogą, którą my wytyczyliśmy, czyli wzrost konsumpcji materialnej zasilanej paliwami kopalnymi. No to generalnie to jest zderzenie z granicami wzrostu. To jest tak. Wyczerpanie zasobów, to jest wycinanie lasów, to jest postępująca zmiana klimatu, to jest degradacja gleb, wymieranie życia na ziemi. Za jakiś czas generalnie budzimy się z ręką w nocniku, tak, że nam się świat załamuje. Będziemy to widzieć jako kryzysy gospodarcze, będziemy to widzieć jako masowe migracje liczone w setkach milionów, jak nie miliardach ludzi. Tak, pomyślmy o granicach Unii Europejskiej, na których staje, nie wiem, miliard czy dwa miliardy ludzi z Afryki Bliskiego Wschodu, mówiąc, że tam się nie da żyć przez to, co my im zrobiliśmy. No to jest dystopia generalnie. To jest załamanie naszej cywilizacji. Znaczy nie chcę drążyć szczegółów tego scenariusza. Jasne. Ja wiem, że to jest ryzykowne pytanie, ale to jest, gdyby tak było, to jest 20... Ja wiem, że nie wiemy, w którym miejscu ta szklanka stoi, ale to jest 10, 20 lat, czy mniej, czy ja może zacytuję pewien raport na przykład odnośnie zmiany klimatu. Generalnie dzisiaj tereny takie bardzo gorące, gdzie średnia temperatura roczna jest 29 stopni albo wyższa. Dla porównania w Polsce średnia roczna to jest jakieś 9 stopni. Więc 29 stopni to są ekstremalnie gorące tereny. Co generalnie to jest 1% powierzchni Ziemi, generalnie zamieszkałe tereny na Saharze. W scenariuszu dalszej zmiany klimatu za 50 lat te tereny tak się rozrosną w wyniku wzrostu temperatur, że będą obejmować rejony, gdzie mieszka 1/3 ludzkości. Za 50 lat, nie mówimy o przyszłości. 1/3 ludzkości. Tak. Indie, kawał Afryki, Bliski Wschód. Pomyślmy o konsekwencjach tego. Czyli dzieci, które dzisiaj się rodzą, będą w sile wieku, jeśli... Ale to tak, oczywiście. No, my mamy szansę już tego dożyć jako sędziwi ludzie, tak? O naszych dzieciach to już absolutnie tak się rodzą teraz, no to będą ludzie w sile wieku, tak? A to już problem zaczął się wcześniej, nie czekając na 50 lat. I to no nie dobrze, jest najgorsze, nas może spotkać. Idzie pan z tą informacją do Indii albo idzie pan z tą informacją do Chin? No oni wiedzą. Znaczy Chiny wiedzą i bardzo dobrze i bardzo ambitnie prowadzą politykę odchodzenia od paliw kopalnych z wielu względów, nie tylko ze względu na ochronę klimatu, ale też ze względu na to, że same nie mają dużo zasobów paliw kopalnych. Znaczy węgiel mają, ale też tak dużo go zużywają, że jakby zagląda im w oczy swój szczyt wydobycia węgla, zresztą duszą się w smogu. Ropy i gazu nie mają, więc mają bardzo silną motywację do odchodzenia od paliw kopalnych. Dlatego zdają sobie sprawę, że to jest generalnie przyszłość gospodarcza
jest w tych innowacyjnych źródłach energii, chcą zdominować rynek światowy właśnie w nowych źródłach energii. Indie z kolei wiedzą, że są ekstremalnie zagrożone zmianą klimatu. Z drugiej strony są rozdarte tym, że tam mają olbrzymie ubóstwo i ludzie aspirują do tego wszystkiego, co my mamy, tak? Do, choćby do klimatyzacji, tak? Bo u nich upały są do samochodów, samolotów, do takiego poziomu życia, który my znamy, lubimy i którego pewnie chcielibyśmy rezygnować. I teraz, i oczywiście teraz zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ten system, w którym my żyliśmy, nasze setki milionów ludzi na zachodzie, rozszerzy się na miliardy ludzi na całej Ziemi, na globalnym południu, Indie, Afryka i tak dalej, to ani nie ma na to zasobów i mamy granie za życia naszych dzieci, mamy kompletne wyczerpanie zasobów i katastrofę klimatyczną i jeszcze parę innych rzeczy. Planka spada po prostu bez dwóch zdań. Tak, no w imię tego krótkoterminowego myślenia, że nie za mojej kadencji wybuchnie, to dalej ciśnijmy ten wzrost konsumpcji. Tylko my się zdajemy sprawę, co było dosyć interesujące, że wiedząc, co robimy, byśmy popełnili zbiorowe globalne samobójstwo. Ale zejdźmy może z tego scenariusza pesymistycznego i powiedzmy, jak świat się może zmienić, jeżeli wykażemy się odrobiną rozsądku i z czym to by się wiązało. Także z perspektywy też tych Indii, Chin i tak dalej. Jako fizyk powiedziałem tak, że skupię się na ochronie klimatu przez chwilę, tak, bo to jest tyle wątków, że na czymś jeszcze trzeba skupić. Fizyka jasno mówi, co należy zrobić, żeby uniknąć katastrofy klimatycznej, a przynajmniej zminimalizować poważne skutki. Powinniśmy ściąć emisję z grubsza o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. Powinniśmy w ogóle odejść od paliw kopalnych. To w ogóle jest jeszcze bardzo jedna ważna myśl, którą chciałbym podkreślić, którą wbijam do głów. Nasza cywilizacja jest zasilana paliwami kopalnymi obecnie w głównej części. 80% naszej energii są paliwa kopalne, ropa, węgiel, gaz. Bez nich nie ma transportu, nie ma produkcji, nie ma prądu w gniazdku, nie ma naszej cywilizacji, nie ma gospodarki, nie ma bezpieczeństwa, no, jest dramat. I teraz proszę pomyśleć chwilę. Jeżeli rację mieliby ci, którzy mówią, że paliwa kopalne są nie do zastąpienia i bez nich nie da się zasilać cywilizacji, gospodarki, miejsc pracy i tak dalej, to co nas czeka za ileś dziesięcioleci, jak te paliwa kopalne będą się wyczerpywać? Co czeka naszą cywilizację i gospodarkę? No katastrofa. Mieliśmy fajną imprezę, a później mamy katastrofalny zjazd. Więc musimy udowodnić, że oni nie mają racji. Bez paliw kopalnych można mieć działającą cywilizację, gospodarkę, miejsca pracy i tak dalej. I świat już sobie z tego zdaje sprawę bardzo wyraźnie. I teraz pytanie jest, jakimi źródłami energii zastąpić paliwa kopalne? No to w zasadzie obecnie mamy dwie opcje, albo atom, albo odnawialne źródła energii typu wiatr, słońce. Ale to jest pytanie, które powinniśmy po drugie stawiać. Czy stawiać bardziej na atom, czy bardziej na OZE? A po pierwsze to jest, ile energii tak naprawdę potrzebujemy, żeby mieć wygodne życie, żeby mieć dobre usługi energetyczne. Jak umówimy się na piwo na przykład i przyjadę, żeby się piwa napić, czy tam czegoś bezalkoholowego, co lubimy, no to mnie generalnie gucio obchodzi, ile paliwa zużył pojazd, ile gigajuli poszło na ogrzewanie twojego pokoju, ile kilowatogodzin zużyła lodówka. Chcę mieć schłodzone piwo, żeby w domu była dobra temperatura. I dowcip jest tym, że nosi te same usługi energetyczne, a nawet lepsze, zużywając ułamek tej energii, co obecnie, powiedzmy 1/3, 1/4. I wtedy i mamy domy zeroenergetyczne, i mamy transport jak w Kopenhadze, albo jeździmy rowerem, jak jesteśmy w tym samym mieście, albo pociągiem, albo transportem elektrycznym na przedmieściu, samochodem elektrycznym tankowanym z własnej fotowoltaiki czy lokalnego źródła energii. Mamy rzeczy trwałe, łatwe w naprawie, projektowane pod kątem odzysku surowców, transport mamy zelektryfikowany, mamy gospodarkę coraz bardziej cyrkularną. Generalnie jak się policzy, to powiedziałem, że można spokojnie ściąć życie energii do 1/3, 1/4 obecnego i wtedy zachowując, nawet podnosząc jakość życia, na przykład z punktu widzenia transportu w mieście. Miasta, które się pozbywają samochodów z miast, na przykład jak Kopenhaga, zaczęły to robić nie dlatego, żeby chronić klimat, tylko dlatego, że po prostu to podnosi jakość przestrzeni miejskiej. Jak myślimy o tych miastach, jak Wiedeń, Kopenhaga, które eliminują ruch samochodowy, jak najbardziej stawiają raczej na to rowery, transport miejski, są miasta najwyższej jakości życia. Tam nie ma korków, nie ma hałasu, nie ma smogu, nie ma wypadków. Zamiast parkingów mamy parki, tam prawie żyje się lepiej. Więc... U nas ciągle rowerzyści to druga kategoria. Owszem, ale też dobra, od strony pozytywnej. Jeżdżę rowerem od czasów studenckich, nie mam samochodu, cały czas jeżdżę rowerem, pytam, jest coraz lepiej. Znaczy wśród urzędników miejskich, z którymi rozmawiam, jest już bardzo daleko posunięta świadomość, że powinniśmy dążyć w kierunku właśnie raczej Kopenhagi, a nie miasta samochodocentrycznego, z bardzo, bardzo wielu względów. Więc po pierwsze efektywność energetyczna, po drugie bezemisyjne źródła energii, najlepiej czyste i odnawialne. Atom nie jest B, generalnie to jest złożony temat, na ile stawiać na atom. Według mnie raczej powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii, a atom być może i przy wielu dodatkowych założeniach. I powiem tak,
Ratujemy świat w ten sposób, wręcz podnosimy naszą jakość życia, pozbywamy się ubóstwa energetycznego na tej drodze, pozbywamy się smogu, pozbywamy się wypadków samochodowych, jeszcze zmniejszamy nierówności, parę fajnych rzeczy robimy. Jeszcze wzmacniamy polską gospodarkę, bo jestem bardzo przekonany, że przyszłość polskiej gospodarki nie jest w węglu, o czym wcześniej mówiliśmy, w coraz głębszych dziurach w ziemi czy odkrywka węgla brunatnego, tylko właśnie w tych nowych technologiach innowacyjnych. Jasne. A jak bo jesteśmy świetnie spozycjonowani, żeby być... O tych megatrendach. Przyznaję, 1-0 dla Pana, bo zaraził mnie Pan tym optymizmem, czy te argumenty do mnie przemawiają, ale chciałbym też porozmawiać o tych argumentach z punktu widzenia pojedynczego, nie wiem, gospodarstwa domowego, czy pojedynczego obywatela, który... Dobra, to jak to wygląda z punktu widzenia gospodarstwa domowego w kilku zdaniach? Ano tak, nie będę mieć używać samochodu tak, jak dzisiaj używam, na mniej rzeczy będzie mnie to już stać, mówię. Będę mógł podróżować, etc., etc. Okej, po pierwsze mieszka w domu zeroenergetycznym. Bardzo efektywnie energetycznie, z wentylacją mechaniczną, która ma jeszcze parę innych zalet, bo zapewnia nie tylko odzysk ciepła w powietrzu wentylacyjnym, ale też zapewnia dobre stężenie dwutlenku węgla nie za wysokie, zapewnia dobrą wilgotność, odfiltrowuje zanieczyszczenia z zewnątrz. W domu zeroenergetycznym praktycznie nie płacę rachunków, prąd mam z własnej fotowoltaiki, ogrzewam się pewnie pompą ciepła, nie ma żadnego w domu w ogóle komina. Po mieście jeżdżę albo rowerem, bo mam miasto jak Kopenhaga i rowerem jest szybciej i wygodniej i zdrowiej, albo jeżeli z różnych względów nie chcę jeździć rowerem, to też rower elektryczny, którym jeżdżę bezwysiłkowo, tak zakładam gair i sobie bezwysiłkowo dojeżdżam, jeżdżę transportem miejskim, a jeżeli z jakichś względów muszę mieć samochód, bo nie mieszkam na przedmieście, przemieścia już się rozpełzły, to jest to samochód elektryczny tankowany z lokalnego prądu i też sobie radzę. I też praktycznie mnie to wiele nie kosztuje, bo to jest prąd w większości mój. Dalej pralkę kupuję nie raz na 3 lata, że mi się psuje zaraz po okresie gwarancji, tylko raz na 15 lat, a może w ogóle to się wynajmuję. Nie będzie psuć zaraz po okresie gwarancji. Ale oczywiście, bo po pierwsze są wymóg, żeby okres jakby gwarancyjny był długi, po drugie są rzeczy modułowe. Mi się zepsuje programator, to po prostu wyjmuje się klocek i wkłada się klocek zapasowy. Mamy odpowiedzialność producenta za rzeczy, które są wprowadzane na rynek. Na przykład dużo się mówi o plastiku ostatnio i o tym, że trzeba sortować, o recyklingu i tak dalej. Według mnie to jest, przepraszam, no nie od tej strony myślimy. Żeby uporządkować pewną rzecz, bo też zmiany systemowe są potrzebne. Dzisiaj producent sobie robi jakiś gadżet w opakowaniu. Często opakowanie jest takie, gadżet jest taki, ale widać, że coś się kupuje, jak się ma takie dobra opakowanie. I to jest fancy, tam 3 rodzaje plastiku, jakieś aluminium do tego, jeszcze jakiś papier i nie da się tego nijak zrecyklować. I generalnie producent sobie wprowadza te opakowania na rynek, Kowalski je używa i wyrzuca. No i teraz za chwilę albo musimy jakoś zapłacić za utylizację tego wszystkiego i coraz wyższe opłaty gminne za odbiór odpadów są, ich przetworzenie, albo jak oszczędzamy, czy w biedniejszych krajach po prostu trafia to gdzieś do środowiska, wywalamy do lasu, do oceanu ten plastik trafia i tak dalej. Społeczeństwo tak czy inaczej ponosi olbrzymie koszty tego. A tak naprawdę kto powinien ponieść te koszty? Ten producent, który wprowadza te fancy opakowanie. Tak naprawdę powinni płacić za wprowadzanie opakowania proporcjonalnie do jego szkodliwości środowiskowej i możliwości odzysku. A opakowania w ogóle powinny być zestandaryzowane. Na przykład mamy piwo. Teraz każdy producent robi swoją butelkę do piwa ze swoim logo, a być może wystarczył jeden rodzaj butelki od piwa, nie wiem, 1 trzecia litra. I wtedy tak naprawdę zrobienie ze standardowej butelki jednej obiegu byłoby bardzo proste. Więc generalnie wprowadzimy standaryzację wielu rzeczy, wprowadzimy odpowiedzialność producentów. Z widzenia Kowalskiego wiele się nie zmieni. Jak ja idę do sklepu w tym momencie i kupuję piwo, to w sumie co mnie obchodzi, że ono jest w standaryzowanej butelce. A wszystkie te rzeczy, które są produkowane, które dzisiaj są odpadami, z którymi nie ma co zrobić, są generalnie obrabiane w automatycznych sortowniach. To są świetne pomysły i to być może pomysły, na które wcześniej... One są dyskutowane i generalnie to idzie w tą stronę, jako rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Chociaż potrzeba do nich naprawdę politycznej ekipy z dużą, no, taką pozytywną i nowoczesną wizją. Ale coraz więcej tego widać w programach europejskich, Europejskiego Zielonego Ładu. My jako Polska też zaczynamy to implementować, lepiej lub czasem gorzej. Aczkolwiek powiedziałem tak, ta wizja już się pojawia i pojawia się konsensus wokół tej wizji, co jest bardzo ważne. To jest chyba najważniejsze, co możemy zrobić, czyli właśnie budować świadomość społeczną i tego, że my nie chcemy, żeby ludzie wrócili do jaskiń i że to oznacza, transformacja energetyczna oznacza jakiś koniec świata. Tak, końcem świata jest, jeżeli my tego nie zrobimy.
Bo jeżeli nie zastąpimy paliw kopalnych, zanim one się wyczerpią, a po drodze jeszcze doprowadzimy do destabilizacji klimatycznej, dopiero będzie nieśmiesznie. Jeżeli chcemy tak naprawdę zachować, na czym ludziom zależy, czyli mieć działający świat, miejsce pracy, gospodarkę, bezpieczeństwo, to musimy tej transformacji dokonać. Jeżeli chcemy, żeby zostało po staremu, wiele musimy zmienić. Tylko na zasadzie odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem proaktywnie. Znane powiedzenie, to prawda. A proszę powiedzieć, trochę zmieniając może boisko, ale chyba nawet nie do końca. Co z nami zrobiła i zrobi jeszcze ta pandemia, która wcale nie przycicha, wręcz przeciwnie, rozwija się? No, byłoby dziwne, gdyby przycichała, bo w sumie wiele się nie zmieniło. Na przykład generalnie pandemia może zniknąć na trzy sposoby. Po pierwsze, wprowadzamy lockdown taki, że wirus znika i go nie ma, ale to już się raczej nie uda. Udało się w pewnych miejscach, na przykład Nowa Zelandia, pojedynczych, nawet w Chinach do końca się nie udało. Opcja druga, uzyskujemy odporność stadną. A przy tak zaraźliwym wirusie jak COVID to oznacza, że 2/3 populacji musi przechorować, żeby już wirus dalej się nie szerzył w formie epidemii, albo opracowujemy szczepionkę. Więc ponieważ jakby pierwszego nie zrobiliśmy, wirus wyszedł i hula po świecie. Drugie, no, kto wie, może. Pytanie jest, czy opracujemy szczepionkę. Bardzo intensywnie pracujemy nad tym. Pytanie, na ile to będzie szczepionka trwała, na ile, czyli da nam trwałą odporność, na ile ten wirus będzie mutował, czy nie będzie jak grypa na przykład. Na wirus, na przykład na HIV, nie opracowano szczepionki, pomimo tego, że jest z nami już od dziesięcioleci. Jeżeli nie będzie szczepionki, pewnie w końcu dojdziemy do odporności stadnej. Pytanie jest oczywiście, w jaki sposób, na zasadzie gwałtownego pożaru, czy takiej, że to się będzie tliło przez wiele lat i przechoruje i będzie to jeszcze jedna choroba. Oczywiście w międzyczasie mamy lockdowny, mamy problemy gospodarcze, mamy narastające bezrobocie. Ja właśnie to bardziej o to pytałem, znaczy nie to, co się stanie z COVID-em, ale co się stanie po tej pandemii. Znaczy, jak to pan już tak kilka lat temu pisał o tym, że przed nami jest niestabilność, możliwość załamania się światowej gospodarki opartej na wzroście wykładni, etc., etc., te wszystkie... No to strasznie sabotuje wzrost wykładniczy oczywiście epidemia COVID-u. I widać, jak to zmieniło się w świecie finansów i polityki. Ujemne stopy procentowe, dodruk pieniądza na bezprecedensową skalę, generalnie system próbuje się ratować. Pytanie jest, na ile to doprowadzi do jakiegoś krachu, na ile doprowadzi do reformy na przykład pieniądza i tego, że obecny system finansowy może istnieć tylko w warunkach wzrostu wykładniczego, co też skutkuje narastającymi nierównościami generalnie, bo owszem, mamy ten wzrost PKB, czy mieliśmy, tak, ale owoce tego wzrostu PKB generalnie nieproporcjonalnie trafiały do bardzo wąskiej elity tego przysłowiowego 1% i narastające nierówności też są olbrzymim problemem i COVID je też bardzo... No, uwidacznia, co widać po tym, że najbogatsze korporacje, najbogatsi ludzie świata w ostatnich miesiącach się bardzo wzbogacili, a jak patrzymy na ludzi, biedniejszą połowę społeczeństwa, to mają olbrzymi problem, bo bezrobocie, bo rynek pracy, to szczególnie widać w krajach, gdzie nie ma dobrych osłon społecznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc napięcia narastają w przerażający sposób. Doprowadzić. Do wielu rzeczy. Optymistycznie rzecz biorąc, do reform. Pesymistycznie rzecz biorąc, do wybuchu przesilenia, do katastrofy społeczno-gospodarczej. W którą stronę pójdziemy i czy w różnych rejonach świata pójdziemy w różne strony, to jest bardzo złożona kwestia. Widzę, że bardzo intensywna jest dyskusja też w świecie ekonomistów na ten temat i bardzo dojrzewamy do jakby kolejnego przesilenia, bo wiadomo, że mieliśmy przesilenia po wielkim kryzysie w latach 20. wieku. Keynesizm wtedy się rozkręcił, później mieliśmy monetaryzm. Teraz dochodzimy do kolejnego przesilenia, gdzie odkrywamy, że dotychczasowe teorie ekonomiczne, finansowe po prostu nie działają i trzeba je mocno zreformować. W którą stronę to pójdzie? No to można oczywiście porozważać troszkę, aczkolwiek to jest bardzo złożony wątek, też nie jestem tutaj ekspertem. Panie Marcinie, ja bym chętnie się jeszcze umówił z panem na szerszą rozmowę i o bardzo różnych tematach, bo ostatecznie jest pan też analitykiem mega trendów. A dzisiaj już czas nasz powoli dobiega końca, ale chciałem jeszcze na koniec zapytać, tak już bardzo ogólnie, czy dzisiaj ten tytuł pański sprzed kilku lat, Świat na krawędzi... Świat na rozdrożu. Aktualny, proszę? Świat na rozdrożu. Właśnie, nie wiem dlaczego ja... Bo gdzieś to mi w głowie... Bo też jest to świat na krawędzi. Przez 10 lat na pewno w większości zmarnowaliśmy, aczkolwiek się sporo nauczyliśmy i zaczynamy jakby robić to, co należy, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie inne opcje. Więc...
zaszliśmy dużo dalej drogą dewastacji zasobów, środowiska i społeczeństwa, a człowiek zaczynamy rozumieć, co się dzieje i podejmujemy wreszcie działania. Więc pod kątem tego, co się dzieje, pod kątem wymierania życia na Ziemi, pod kątem zmiany klimatu, włos mi się jeży na głowie, jestem przerażony, jak te trendy dalej postępują. Pod kątem jakby świadomości społecznej, też wśród decydentów i mediów, jestem ostrożnym optymistą i mam nadzieję, że wreszcie zaczynamy działać. Przy czym powiem jedną bardzo istotną rzecz. Śledząc to, co się dzieje na świecie, można siąść w kończyku i cikuj się poryczeć, naprawdę. Ale jeżeli poddamy się pesymizmowi i stwierdzimy, kurczę, jest przerąbane, tak naprawdę i sobie zniszczymy życie i nic dobrego z tym nie zrobimy. Więc dużo lepiej tę naszą energię, ten za przeproszeniem wkurw, który w nas jest, na to jak jest, przekierować w działania i zmieniać świat. I to zarówno pomaga nam osobiście, bo czuję, że uczestniczę w czymś, co daje nadzieję, w czymś dobrym, z fajnymi ludźmi, przy fajnych projektach i czasem to działa. Ja już mam w swoim koncie, nie wiem, menedżerów koncernów węglowych, którzy rzucili to w pigułę i zajęli się transformacją energetyczną. Mam posłów, mam różnych, nie wiem, burmistrzów, prezydentów miast, którzy no, połączyli kropki i zaczęli działać na rzecz transformacji. To każdy z nas może zrobić. I pan, panie redaktorze, tam, gdzie potrafimy, jak potrafimy. Widzę, że to robimy generalnie. Zmieniamy świadomość społeczną, bo każda wielka zmiana, bo to jest olbrzymia zmiana, odejście od świata wzrostu na paliwach kopalnych, każda wielka zmiana no, była trudna. Jak myśmy o niewolnictwie na przykład. Znieśliśmy niewolnictwo, ale to w końcu było coś, co było tysięcy lat. Jak myśli pierwsi abolicjoniści, to byli wariaci. Prawa kobiet. Sufrażystki wyszły na ulicę kiedyś. Głupie baby, przecież kobieta zawsze była pod mężczyzną. Obalanie komuny. Wyszli jacyś wariaci, rzucali ulotki, przeskakiwali przez mur stoczni, pukano się w głowę, na dołek wylądują, spałują, na Sybir wywiozą. Ale zaczynało się od jednostek, a później ruchy narastały, tysiące, miliony wychodziły na ulicę i stwierdzaliśmy, tak naprawdę to my jesteśmy społeczeństwem, my chcemy zmiany, my ją wprowadzimy. Myślę, że dobry tytuł dla tej naszej rozmowy to byłby tytuł Wkurw wariatów. Nie wariatów. Nie, uważam, że to jest wkurw coraz szerszy, że jest społeczeństwo, że tu ludzie czują, że coś nie działa. Że jest kryzys środowiskowy, narastają nierówności, że w naszym pokoleniu przyjęły, że każde kolejne pokolenie ma lepiej. Tak dla nas to było oczywiste, jak wyrastaliśmy. Obecna młodzież... Zasada nie obowiązuje. Prawda? Nagle to się skończyło. Jeszcze ten kryzys covidowy, gdzie od młodych ludzi wymaga się, żeby... Oni nie są zagrożeni specjalnie. Żeby w imię ochrony starszego pokolenia bardzo się poświęcili. Chciałby pan być na przykład tegorocznym absolwentem i szukać pracy na rynku pracy, teraz wchodzić na rynek? Bardzo bym nie chciał. Katastrofa na całe życie. Więc młode pokolenie się zbudziło i mówi nam starym, okej, boomer, ogarnij się. Koniec tego. Czas pomyśleć o zbudowaniu przyszłości, odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem. Więc to jest wkurw ludzi odpowiedzialnych, to jest myślących o zarządzaniu ryzykiem, to jest wkurw społeczeństwa, myślącego społeczeństwa. Na myśli, bo pan wcześniej powiedział, że ci ludzie, którzy byli... Zaczyna się od wariatów, tak. Od tych wariatów, to właśnie tych wariatów miałem na myśli. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tych sprawach porozmawiać, bo to na pewno nie jest po pierwsze jednorazowa rozmowa, po drugie te problemy ciągle będą jakoś się przewijać przez nasze życie, przez nasze decyzje. Bez wątpienia. I również decyzje, które w naszym imieniu będą podejmować politycy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie dziś i mam nadzieję na jeszcze. A państwu przypominam, że naszym dzisiejszym gościem był pan Marcin Popkiewicz. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.